Państwo PAX przygotowuje wielotomową edycję dokumentów z lat 1939-45 pod tytułem Wojna, okupacja, konspiracja. Dokumenty te nie były dotychczas publikowane. Pragniemy przypomnieć wydarzenie, którego data, którego rocznica upływa właśnie dzisiaj. 9 stycznia 1944 roku została utworzona, powołana do życia Rada Jedności Narodowej, podziemny parlament podziemnego państwa, na czele którego stanął Kazimierz Pużak, później oskarżony w procesie 16, zamęczony w więzieniu w Rawiczu. Jest to niewątpliwie sensacja, jest to skarb. Chodzi o zbiór dokumentów Departamentu Prezydialnego Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj i Rady Jedności Narodowej. W skład tej teczki dokumentów przekazanej nam po pierwszym programie z cyklu Rewizja Nadzwyczajna emitowanym w telewizji na początku grudnia znajdują się tutaj między innymi bardzo liczne depesze, teksty depesz wymienianych między krajem i Londynem i władzami Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie z okresu zimy i wiosny 1945 roku. Znajdują się protokoły posiedzeń Krajowej Rady Ministrów z lutego i marca 1945 roku i znajdują się protokoły posiedzeń Komisji Głównej Rady Jedności Narodowej z okresu od listopada 1944 roku, z okresu popowstaniowego. Część dokumentów przechowywanych w tej teczce, przechowanych pieczołowicie przez panią, która się do nas zgłosiła i która czuwała nad tym przez 45 lat. To są nieodszyfrowane jeszcze teksty depesz. Nie mamy wprawdzie klucza szyfrowego, ale mamy książkę, która była podstawą tego szyfru. Kiedy polski student, uczeń, człowiek interesujący się historią będzie mógł się zapoznać z ich treścią? Oczywiście dokumenty te zostaną opublikowane. Instytut Wydawniczy PAX podjął inicjatywę wydania bardzo obszernego, wielotomowego zbioru dokumentów pod tytułem Wojna, okupacja i konspiracja. Pierwszy tom tego zbioru ukaże się w 1991 roku, następne sukcesywnie. Oczywiście w odpowiednich tomach znajdą się niemal wszystkie z pokazywanych tutaj Państwu dokumentów.